Bardzo serdecznie witam Państwa w kolejnej odsłonie wideo raportu naszej Izby. Zapraszam do śledzenia wydarzeń izbowych, środowiskowych na naszych stronach, na Facebooku, na LinkedIn i oczywiście na naszej stronie internetowej. We wrześniu odbyła się konferencja World City Bar Leaders współorganizowana przez naszą Izbę oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, za co bardzo serdecznie dziękuję panu dziekanowi Włodzimierzowi Chruścikowi i pani dziekan Monice Całkiewicz. Do Warszawy przyjechali przewodniczący, dziekani, batonie najważniejszych izb adwokackich na całym świecie, w tym Montreal, Chicago, Paryż, Londyn, Szanghaj i Tokio, i rozmawialiśmy o rzeczach najważniejszych dla samorządu adwokackiego, dla ochrony praw i wolności obywateli polskich, ale także ludzi na całym świecie. Bardzo się cieszę, że Warszawa zajęła należne jej miejsce jako ambasador środowiska prawniczego polskiego na całym świecie i bardzo serdecznie dziękuję Wojtkowi Bagińskiemu, przewodniczącemu Komisji Współpracy Zagranicznej oraz wszystkim kolegom i koleżankom, którzy przyczynili się do tego wielkiego sukcesu. Od początku października rusza program doskonalenia zawodowego. Nasza Izba ma bardzo bogatą ofertę wykładów, zajęć, szkoleń przygotowanych przez Komisję Doskonalenia Zawodowego oraz przez sekcje tematyczne, za co bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że warto zwrócić szczególną uwagę na szkolenia z zakresu nowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego oraz noweli do kodeksu postępowania karnego. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z tym harmonogramem szkoleń dostępnym w informatorze oraz na naszej stronie internetowej i zapraszam serdecznie na zajęcia. Rozwijamy dalej naszą działalność międzynarodową. 10 września podpisaliśmy umowę partnerską z Izbą Adwokacką w Amsterdamie. W siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie gościł Evert Jan Hendricks, dziekan Izby Adwokackiej w Amsterdamie, wraz z kolegami i koleżankami z Rady Amsterdamskiej. Jest to początek współpracy w zakresie staży, wykładów, wymiany informacji, doświadczeń i co najważniejsze budowania networku adwokatów warszawskich i amsterdamskich, tak by lepiej służyć naszym klientom w sprawach transjurysdykcyjnych. Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Andrzeja Rościszewskiego. Adwokat Andrzej Rościszewski był dziekanem naszej Izby przez dwie kadencje. Był człowiekiem o ogromnym autorytecie w naszym środowisku i o ogromnej skromności. Swoim życiem stanowił przykład do naśladowania dla kolejnych pokoleń adwokatów i aplikantów adwokackich. Panie mecenasie, pozostanie Pan w naszych sercach i naszych myślach. Jak zawsze kieruję się do Państwa z apelem o zgłaszanie każdego przypadku, gdy zagrożona jest tajemnica adwokacka, gdy zmierzają się Państwo z problemem próby uchylenia, obejścia lub naruszenia tej tajemnicy. Proszę bezwzględnie informować mnie lub każdego innego członka Okręgowej Rady Adwokackiej. Zapewniam, że reagujemy na każdy taki przypadek, interweniujemy i to widać w statystykach, w których odnotowaliśmy nieznaczny, ale jednak spadek przypadków naruszenia tajemnicy w stosunku do 2017 i 2018 roku. Proszę Państwa, walczymy o tajemnicę adwokacką dla dobra obywateli polskich. Bardzo jestem dumny z tego, że po raz kolejny adwokatura polska, a w szczególności Izba Adwokacka w Warszawie była reprezentowana na Kongresie Kobiet, który odbył się w Warszawie 20 i 21 września tego roku. Tym razem pod hasłem Wybory Kobiet, Równość, Ekologia, Demokracja. Warszawską Izbę reprezentowała dziekan Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Dzień dobry. Chciałbym w imieniu Komisji Wizerunku i Komunikacji zaprosić wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich do udziału w projektach edukacyjnych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Adwokat przydaje się w życiu i dzieciaki, adwokat kto to taki. W tym roku podpisaliśmy umowę z prezydentem miasta stołecznego Warszawy na wsparcie przy realizacji projektów edukacyjnych skierowanych dla dzieci i młodzieży. W związku z tym systemowo, a nie pilotażowo, uruchamiamy projekty edukacyjne, których autorami są Tymoteusz Paprocki i adwokat Tomasz Wiliński. Projekty zostaną uruchomione wraz z 1 października 2019 roku i zapraszamy wszystkich do zgłoszeń do Okręgowej Rady Adwokackiej i zachęcamy do udziału w projektach edukacyjnych. Dziękuję. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, po dwóch edycjach projekt edukacyjny Adwokat przydaje się w życiu już na stałe wraca do Warszawy i projekt ten na stałe prowadzony będzie w szkołach ponadpodstawowych w Warszawie. Dotychczas ponad 100 adwokatów i aplikantów adwokackich naszej Izby prowadziło zajęcia w szkołach ówcześnie ponadgimnazjalnych i prawie ówcześnie 5 tysięcy licealistów zostało objętych naszym projektem. Teraz, na skutek porozumienia podpisanego z władzami miasta, projekt ten będzie prowadzony, mamy taką nadzieję, we wszystkich szkołach ponadpodstawowych na terenie Warszawy. Projekt ten zakłada, iż zajęcia prowadzone są w 4 blokach tematycznych. Prawo karne, cywilne, prawo związane z działalnością gospodarczą, podatkami oraz zajęcia dotyczące tego, w jaki sposób adwokat wykonuje swój zawód. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Można się zgłaszać na adres e-mail edukacja@ora-warszawa.pl. Po Waszym zgłoszeniu, na które czekamy, prześlemy dalsze informacje i od listopada ruszamy z projektem. Razem go twórzmy, zapraszamy wszystkich chętnych do tego, aby tą świadomość prawną wśród najmłodszego pokolenia cały czas kształtować oraz tak, by uczniowie szkół ponadpodstawowych w Warszawie, kończąc tą szkołę, mieli chociaż w pigułce te podstawowe informacje prawne, które my jako adwokaci jesteśmy w stanie im przekazać. Czekamy na Was. Szanowni Państwo, to, że pojawiam się w wideoraporcie, najpewniej oznacza to, że zbliża się wielkimi krokami kolejna edycja Tygodnia Konstytucyjnego. I to jest prawda, zbliża się już 7. edycja Tygodnia Konstytucyjnego. Przede wszystkim bardzo Państwu dziękuję adwokatkom, adwokatom, aplikantom adwokackim za tak liczny udział w wszystkich poprzednich edycjach. Zapraszam zatem w imieniu swoim, ale też całego zarządu Stowarzyszenia Profesora Zbigniewa Hołdy do udziału w kolejnej 7. edycji, która odbędzie się w dniach 20-25 października. Mamy dla Państwa w tej edycji nowiutki, świeżutki podręcznik, który zawiera szereg kazusów, pomysłów, scenariuszy na to, jak taką lekcję ciekawie z młodzieżą przeprowadzić. Tegorocznym motywem Tygodnia Konstytucyjnego jest mowa nienawiści, także temat bardzo ważny społecznie. Wiem, że młodzi ludzie są nim zainteresowani, że czekają na rozmowę z profesjonalistą na ten temat oraz udało się także w tej edycji to, że za udział w Tygodniu Konstytucyjnym adwokaci warszawscy otrzymają punkt w ramach szkolenia doskonalenia zawodowego. Bardzo dziękuję Komisji Doskonalenia Zawodowego, że podjęła taką decyzję. Mam nadzieję, że to również zachęci Państwa do udziału w kolejnej edycji, chociaż jestem przekonana, że tych powodów jest znacznie więcej. Dziękuję bardzo. Szanowni, przed nami kolejne wielkie święto biegowe. 21 września ruszyły zapisy na już 21 Bieg Niepodległości. Zatem wszystkich biegających członków naszej Izby zapraszamy do naszej drużyny Izby Adwokackiej w Warszawie. Zapisy trwają od 21. Link do strony Aktywnej Warszawy znajdziecie w poście do niniejszego nagrania. W trakcie rejestracji można wskazywać przynależność do drużyny. Zatem zachęcamy do wskazywania Izby Adwokackiej w Warszawie. Natomiast wszystkich kibiców i rodziny naszych biegaczy zapraszamy do strefy mecenasa, którą co roku, jak zawsze od kilku lat,
organizujemy wspólnie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Koordynatorem z ramienia Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu jest aplikantka adwokacka Anna Nowicka. Kontakt do naszej koleżanki Ani będzie wskazany również w poście. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, kierujcie je do Ani. Zanim jednak biegnie podległości, zapraszamy wszystkich na nasze cotygodniowe treningi biegowe, które odbywają się w każdą środę o godzinie 19:30 na stadionie Agricoli przy ulicy Myśliwieckiej 9. Do zobaczenia. W imieniu Komandor Regat, adwokat Anisy Gnacikowskiej, zapraszamy na adwokackie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie. Mistrzostwa odbędą się w następny weekend, czyli w dniach 4-6 października. Jest jeszcze miejsce dla jednej załogi, zatem zachęcamy do pobrania formularza i wysłania go na adres zgłoszeniowy. Miłej zabawy! Wyjątkowo liczny udział członków naszej izby, a także Izby Radcowskiej przełożył się na zdobycie Pucharu Regionów Prawników Województwa Mazowieckiego. Po raz kolejny nasze siatkarki wywalczyły złoty medal w piłce siatkowej na hali, a także w siatkówce plażowej złoty i srebrny medal. Wspaniały debiut również naszych szczypiornistów i szczypiornistek. Srebrny medal wywalczony przy współpracy naszych kolegów z Izby Radcowskiej. Obecnie nasze reprezentacje przygotowują się do Mistrzostw Polski Adwokatury, które odbędą się w Krakowie w listopadzie. Serdecznie zapraszam do kibicowania naszym drużynom. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zachęcam do zgłaszania tematów do kolejnej odsłony naszego wideoraportu. I jak zawsze zachęcam do śledzenia wydarzeń środowiskowych na naszej stronie facebookowej, na LinkedInie, na Twitterze i oczywiście na naszej stronie informatowej. Oczywiście zachęcam też do regularnego czytania informatora naszej izby.